Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałem pokazać, w jaki sposób można wymodelować mały domek, a następnie poteksturować go za pomocą mapowania UV, używając prawdziwych tekstur, takich jak na przykład tekstura ścian z desek, albo jakiś dach z dachówkami i tego typu rzeczy. Na początek oczywiście należy zbudować domek, więc szybko go zrobię, już nie tłumacząc dokładnie co i jak. Klawisze pozostawię włączone, niektóre osoby o to mnie często proszą. I teraz szybciutko budujemy. Mały ekstrud, rozciągnięcie, kolejny ekstrud, skalowanie do zera i usuwanie powtórzonych wierzchołków. Domek jest zrobiony i ten domek właśnie chciałbym poteksturować zgodnie z tym, co oczekiwalibyśmy od porządnie wyglądającego domku. W tym momencie należy poszukać odpowiednich tekstur. Zatem skorzystam z przeglądarki, uruchomię ją i wejdę na stronę cgtextures.com. Na tej stronie oczywiście trzeba mieć konto, aby ściągnąć jakieś tekstury. No i będziemy potrzebowali przynajmniej dwóch rodzajów tekstur. Pierwsza z nich to tekstura dachu. Mamy tutaj zestaw różnych, ładnych, elegancko wyglądających dachówek. Może wybiorę dachówki, które są takie jak ceramika, ceramiczne stare dachówki. Podobają mi się wszystkie, ale jedną będę musiał wybrać. Która będzie szczęśliwym, to zaraz zobaczymy. Może wybiorę jakiś taki w miarę wyraźny wzór, w miarę regularny. Niech to będą na przykład te dachówki pierwsze z brzegu. Mam tutaj oczywiście wybór różnych tekstur, całkiem pokaźnych rozmiarach, ale wybiorę jedną tylko taką teksturę i ona powinna wystarczyć. Weźmy na przykład tę. Niech ta tekstura ma rozmiar 1600x1041. Ściągam ją i zapisuję od razu u siebie w katalogu. I oprócz tego wezmę jeszcze jakąś teksturę, która zapewni mi eleganckie ściany. Mamy coś takiego jak na przykład ściany betonowe. No i nie wiem, czy domek mógłby takie ściany mieć, ale powiedzmy sobie, że niech to będzie jakiś taki brudny beton, zjedzony lekko, jak widać, przez grzybnie i różne inne stwory. Gdybym chciał, aby te ściany mojego domku były jakoś tak sensownie zrobione, może wybiorę taki fragment tekstury, ok, ta jest bardzo ładna. I też wezmę sobie plik, który ma wielkość 1600 na ileś tam. No i teraz tak. Mam pobrane tekstury, z tych dwóch tekstur zbuduję swój domek. Wypadałoby jeszcze dodać jedną teksturę drewna tak naprawdę na poddasze. Weźmiemy sobie tam jakieś takie szorstkie, stare drewno, które może być na przykład jakimiś deskami. Na przykład te deski wydają się odpowiednie. A więc pobieram teksturę, niech to będzie na przykład taka. Przepraszam, kliknąłem, ale chciałbym wziąć tą, która ma rozdzielczość 1300x1600. Dobrze. I teraz mam już komplet trzech tekstur, które są mi potrzebne do zrobienia jakiegoś sensownego domku. Zamykam zatem przeglądarkę. No i teraz jest pewien problem. Pytanie, jak rozwrapować, czy też jak rozwinąć w UV ten domek i jednocześnie tej siatce, którą tutaj mam, nadać aż trzy tekstury. Wiemy dobrze, że mapowanie UV, jeżeli już zacznę je robić, ono będzie działało na jednej teksturze tylko. Ponieważ tutaj, jeżeli rozwinąłem ściany i wybiorę sobie teksturę lub zrobię nową, to będzie dotyczyła wszystkich ścian dla całego domku od razu. Oczywiście jest sposób na to, ale jest na razie na tyle skomplikowane, że nie będę go tłumaczył, bo wykracza jakby poza temat tego tutoriala. W związku z tym spróbujemy użyć tylko jednej tekstury. Ta tekstura będzie zawierała fragment odpowiedzialny za dachówki, fragment odpowiedzialny za ściany i oczywiście za poddasze. Przygotuję sobie taką teksturę w gimpie. Wystarczy tylko skleić poprzednio ściągnięte trzy obrazki w jeden duży obrazek i to jest wszystko. Zatem otwórzmy sobie jeden z tych obrazków. To jest na przykład coś, co ma rozdzielczość 1300x1600. Mamy także dachówki 1600x1000 i mamy jeszcze jakieś skały z poprzedniego tutorialu i mamy też ścianę 1600x800. No dobra, w takim razie otwórzmy tę ścianę i teraz tę ścianę trochę powiększę. Mamy coś takiego w gimpie jak obraz i wymiary płótna. Jeżeli te wymiary płótna zmienię, to mogę na przykład podać nową wysokość dla obrazka. Ale muszę uważać, ponieważ te wymiary są ze sobą sprzężone za pomocą takiego ogniwa. Jeżeli zmienię jeden z tych rozmiarów, będzie się zmieniał również drugi. Nie chcę tego. Chciałbym pozostawić szerokość 1600, a zmienić wysokość na jakąś, nie wiem, 3 razy albo 4 razy większą wartość. Zatem rozrywam to ogniwo klikając i teraz mogę podać na przykład wysokość rzędu 8000. To oczywiście powoduje, że mój obrazek będzie dużo większy niż potrzebuję. No więc może troszeczkę przegiąłem, weźmy sobie jakieś 4000 na wysokość. O, taki powinien być ok. Mogę oczywiście go ustawić, ten, który będzie na tym powiększonym obszarze, w odpowiednim miejscu, ale odpowiada mi właśnie takie położenie, że on będzie na górze. Daję teraz zmień rozmiar, no i rozmiar mam zmieniony. Jak widać, przewijam. To jest cały mój duży obrazek w gimpie. Teraz
Ten obrazek to jest zmodyfikowana wersja tego poprzedniego, a więc może zapiszę go od razu pod nową nazwą i niech to będzie nasza na przykład tekstura.xcf. To jest standardowe rozszerzenie plików GIMP-a. Dzięki temu GIMP nie pyta się o żadne opcje, a zapisuje wszystko łącznie z podziałem na tekstury, skanem alfa i jeszcze dużą ilością innych rzeczy. I teraz do tego obrazka wczytam kolejny obrazek. Można zrobić to korzystając z czegoś takiego jak wczytanie warstwy. Wezmę sobie może coś takiego jak edycja. Jest tutaj wklej jako nowa warstwa. Znaczy to nie jest to. Musiałem wziąć i dać polecenie otwórz jako warstwy. Poprzednia rzecz, ta edycja wklej. Mógłbym wkleić sobie nową warstwę, gdybym miał obrazek wczytany gdzie indziej, zapamiętany. Wtedy mógłbym go wkleić jako nową warstwę, ale nie mam, więc muszę otworzyć. Otwieram jako warstwy kolejny obrazek i to będzie w tym momencie już nie nasza tekstura ściany, tylko tekstura, zaraz znajdę, tych dachówek. Biorę dachówki, naciskam otwórz i ten obrazek się otworzył i umieścił się od razu w samym środku tego mojego obszaru. I teraz, ponieważ to jest warstwa, mogę tę warstwę przesunąć za pomocą narzędzia przesuwania warstw. To jest taka podwójna strzałka. Tę warstwę mogę postawić w tym miejscu, po to, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, którą mam tych moich obrazków. OK, niech sobie stoi w tym miejscu. Wczytam teraz ostatni obrazek z tych, które pobrałem. Otwórz jako warstwę i otwórz to drewno. Wczytuję. Ono się ustawiło w tym miejscu, więc mogę je przesunąć trochę niżej. I to jest tekstura, której użyję do zrobienia sensownego w miarę mapowania mojego domku. Ponieważ tekstura jest dosyć spora, bo ma wysokość 4000, to mogę użyć jeszcze narzędzia zaznaczania, zaznaczyć całość do miejsca, w którym jest cokolwiek sensownego, a następnie wybrać polecenie takie jak obraz i mam tutaj kadruj według zaznaczenia. W tym momencie moje zaznaczenie określa obszar, który chcę pozostawić. Jeżeli wybiorę tę opcję, to obraz zostanie przycięty i wtedy straci ten ogon tutaj na dole, który był niepotrzebny, bo był niewykorzystywany, przezroczysty. Ten obrazek zapiszę teraz jako plik GIMP-a. Może damy Ctrl-S po prostu. No nie, niestety muszę go zapisać przez Ctrl-Shift-S po to, dlatego że tamten obrazek, który nazywał się tekstura, był moją poprzednią wersją, ale zapisałem jego kopię, więc weźmy sobie zastąp. I teraz Ctrl-Shift-S jeszcze raz i nazwę ten pliczek na przykład tekstura domku, na przykład JPG. W tym momencie zapisuję obrazek JPG, który ma trzy warstwy, ale JPEG, czyli ten format obrazka, nie zapamiętuje warstw, nie wspiera ich, dlatego GIMP za chwilę wyświetli ostrzeżenie. I to jest ostrzeżenie właśnie, więc te warstwy można automatycznie połączyć w jedną. Daję eksportuj, kompresja 98 będzie OK, może nawet byłoby dać mniej. W ustawieniach zaawansowanych można ustawić różne rzeczy nieistotne teraz i zapisuję. W tym momencie tekstura jest zapisana, mam już na dysku ją, więc ten plik mogę zamknąć, oryginalny, bez zapisu, żeby nie stracić oryginalnej tekstury. Zamykam GIMP-a i wracamy do Blendera. W tym momencie moje rozwrapowanie już jest zrobione, ponieważ mam tutaj zaznaczone powierzchnię. Teraz mogę wczytać obrazek poprzez Open Image i znaleźć tą moją poprzednio zrobioną teksturę. Na podglądzie widać, że tekstury już są i mam ten obrazek w tym miejscu. Zatem naciskam guzik Open Image, no i już, mam wczytaną. Teraz ta tekstura widzę, że mogłaby być tak naprawdę, no cóż, pozioma, żeby lepiej się mieściła na ekranie, więc może sobie szybko przeorganizuję obszar, na którym pracuję. Zrobimy na chwilę pionowy podział okien i w tym widoku, który teraz otworzyłem, nacisnę Shift F5, aby wrócić do widoku 3D. No i teraz w pionie pracując, niezbyt tak lubię, ale będziemy mogli ładnie rozwinąć sobie tą teksturę. Pierwsza sprawa, rozwijamy teksturę domku. Przełączę się jeszcze do widoku normalnego, ortogonalnego. Zaznaczam zatem podczas rozwijania samą powierzchnię dachu, tylko i wyłącznie. Ustawiam się w widoku od góry i wybieram widok Project, czy też rozwinięcie, za pomocą klawisza U, Project From View. To rozwija mój domek w taki sposób, że moje ściany pojawiają się już od razu ustawione we właściwy sposób. Oczywiście, jeżeli włączę tutaj widok tekstur za pomocą Textured Solid w zakładce Display, to będę widział, jak ta tekstura na domku się rozłożyła. Widać też, że inne ściany na razie są rozciągnięte na całym obszarze. W związku z tym może zaznaczę wszystko. Odznaczę teraz te ściany, aby ich nie było widać i za chwilkę tamte wszystkie ściany, które pozostały, przeskaluję bardzo mocno, żeby znikły i ustawię na czarnym obszarze. Dzięki temu cały domek jest czarny teraz, z wyjątkiem tych ścian, które już zacząłem
odpowiednio ustawiać. Oczywiście ja nie chcę, żeby domek miał dachówki no, w takim formacie jak tutaj. A więc zaznaczę te wszystkie cztery ściany. W ten sposób ustawię się w widoku z góry i przede wszystkim te ściany na początku przeskaluję w taki sposób, aby maksymalnie wiele dachówek na nie wchodziło. No i teraz będzie trzeba jeszcze zadbać o to, aby granice tych ścian były w sensowny sposób ustawione, więc zaraz będzie wiadomo, co chcę osiągnąć. Teraz ta ściana leży w sposób prawidłowy, ale chciałbym, aby była większa, a więc postawię ją na środku i rozciągnę prawie do granic całego rysunku, na przykład do tego miejsca. To jest taka projekcja, która wydaje się, że mi będzie odpowiadać. Teraz wezmę kolejną ścianę. Tę kolejną ścianę również przekręcę i również rozciągnę, tak aby współdzieliła obszar zajmowany przez poprzednią ścianę. Tak samo zrobię z tą. Na razie nie jest ważna taka wielka precyzja w tym, jak one są ustawione. Tę również trochę rozciągnę. I na samym końcu wezmę tę, która stała bokiem i ją również rozciągnę. Mam cztery ściany teraz, rozciągnięte w miarę równomiernie na obszarze mojej tekstury zajmowanej przez dachówki. Teraz pozostaje problem ustawienia tych ścian tak, aby dachówki nie były w taki dziwny sposób ze sobą zetknięte. A więc zaznaczę wszystkie te cztery ściany najpierw. Teraz mam je tutaj. Teraz mogę wyrównać wierzchołki tych wszystkich ścian przy zachowaniu tego dalej ich trójkątnego układu. Aby to zrobić, zaznaczam wierzchołki z wybranej grupy, naciskam klawisz W i wybieram Align Auto, czyli automatycznie je sobie ustaw. W tym momencie one stawiają się wzdłuż osi Y na jednej współrzędnej X-owej. Mogę wybrać również takie polecenia jak Align X albo Align Y i to powoduje, jak wybiorę oba, że one zbierają się wszystkie w jednym punkcie. Równie dobrze mógłbym nacisnąć klawisz S, a następnie nacisnąć 0. To jest dokładnie ta sama operacja, ale użyję tego menu dostępnego pod W. Mogę także zrobić Welt, ale to jest już zupełnie coś innego. Więc tak, damy Align X, Align Y i tak samo tutaj. Align Y, Align X i mam teraz trójkąt, który powstał z nałożenia na siebie wszystkich tych czterech ścian odpowiednio ułożonych. Teraz przesuwając ten trójkąt na mojej teksturze, mogę starannie dobrać miejsce, w którym te moje wierzchołki będą tak się rozmieszczały, te krawędzie, na których mam dachówki, żeby dachówki ładnie się mniej lub bardziej sensownie połączyły. Na przykład mogę uzyskać coś takiego. W tym momencie, zależnie od tego, czy moja tekstura jest bardzo mocno zdeformowana, czy nie, dostanę ładnie dopasowane rozcięcia na całej długości dachu. Jeżeli to jest jeszcze niestosowne, mogę troszeczkę pokombinować, poszukać właściwego ustawienia, które jest zależne tak naprawdę tylko od rozmieszczenia tekstury na obiekcie. Może w ten sposób, no jak widać nie jest to proste, ale okej, niech to będzie coś takiego. Już nawet to mi całkiem nieźle odpowiada. Oczywiście wiadomo, że będą gdzieś różnego rodzaju artefakty i gdyby naprawdę chcieć precyzyjnie załatwić tę sprawę, należałoby dodać jeszcze coś w rodzaju takiego gzymsu, czy też jakiejś takiej specjalnej warstwy dachówek na samej krawędzi i tę warstwę dachówek poteksturować zupełnie osobno. Natomiast w moim przypadku na razie tego typu rozwinięcie wystarcza. Ok, jak widać jest to bardzo dobra kontrola tego, jak tekstura rozkłada się na obiekcie. Jestem całkiem zadowolony z tego wyniku. Pozostaje teraz zrobić pozostałe rzeczy, a więc na przykład poddasze. Zaznaczam teraz ostrożnie te wszystkie elementy mesza, które są ścianami poddasza, tylko te cztery. I oczywiście w widoku z góry robię Unwrap Project From View. To powoduje, że moje ściany natychmiast się rozkładają we właściwych proporcjach, we właściwej wielkości. No i teraz wystarczy tylko je przeskalować i za chwilę będziemy je oglądać od spodu. No i widać, że niektóre z nich się rozłożyły bardzo dobrze, a niektóre oczywiście trzeba poprawić. Gdybym je tak zostawił, to miałbym taki w miarę spójny rozkład materiału, który przypomina troszeczkę deskę. A więc widać, że deska zaczyna się od tego miejsca, leci sobie w tą stronę i te słoje w miarę, czy też szczeliny, jakoś do siebie pasują. Oczywiście chciałbym mieć inne rozwinięcie, więc może zróbmy tak, że zaznaczę na początku te ściany w ten sposób właśnie. I teraz wezmę sobie na przykład U, a później Lightmap Pack. Znamy już to polecenie. Wyłączę może Share, Selected Faces. No i teraz mam rozciągnięcie. No, jakoś tak zrobione. Zobaczmy od spodu. No, wydaje się teraz bardzo zniekształcone, więc może troszeczkę obrócę. Wypadałoby tutaj przeskalować w osi X troszkę w osi Y.
No i zobaczymy, czy to wydaje się sensowne. No nie za bardzo. Widać, że to nie wyszło najpiękniej. Poza tym są trochę źle ustawione te płaszczyzny względem siebie. Dobrze, więc zróbmy może jeszcze inaczej. Ustawiłem teraz swój domek w widoku od góry. To jest orientacja Bosdom Ortogonal, dostępna za pomocą kombinacji Ctrl z siódemką. Teraz zaznaczając dwie takie ściany, zrobię normalny Project From View. W tym momencie te dwie ściany mam tutaj. Mogę je na siebie nałożyć teraz, odwracając jedną z nich. Tak, żeby zajmowały mniej więcej tę samą przestrzeń. Następnie mogę je ustawić w taki sposób, aby były ładnie pomalowane przez moją teksturę, tak jak chcę, z gwoździami. Oczywiście te dwie pozostałe również w ten sposób rozwijam, więc Project From View ustawiam je teraz w taki sposób, aby nakładały się na siebie. I za chwilę będę mógł podać je we właściwym miejscu. Konkretnie tam, gdzie będę mógł pokazać, że one składają się z takich gwoździ wbitych. O, coś takiego. Tego typu orientacja jest w porządku i nadaje się na poddasze. Oczywiście wiemy, że gdybym chciał zrobić prawdziwe poddasze, to w skali tego domku te deski nie mogą być takie szerokie. Ale musiałem zrobić wtedy odpowiednio większą teksturę, albo po prostu to moje rozwinięcie ściany, które tutaj mam, rozciągnąć. Jeżeli ścianę będę teraz rozciągał, to ta siatka, którą dostaję, czy też rysunek na ścianie, wydaje się coraz bardziej szczegółowy, coraz drobniejszy. Teraz zostały mi tylko ściany, a więc została to już w zasadzie prosta rzecz do zrobienia. Mogę je na początku rozwrapować przez zwykły klawisz U i widzę, że nie wychodzi to najlepiej. Zatem weźmy sobie coś takiego jak Project From View, ale tylko na tych przeciwległych ścianach, a więc na tej i na tej. Teraz ustawiam domek we właściwej orientacji, wybieram przycisk U i wybieram Project From View. Te ściany powinny znajdować się na obszarze mojej tekstury, która opisuje ścianę betonową. No i mogę je ustawić gdzieś tutaj, na przykład w taki sposób. W porządku. Teraz kolejne dwie ściany ręcznie, jak widać. I znowuż Project From View. Te ściany również umieszczę na swojej betonowej ścianie w lekko zmienionym miejscu. No i teraz możemy już domek oglądać. Wyszedł całkiem nieźle, a jest o wiele bardziej fotorealistyczny. No i to właśnie dzięki odpowiednim teksturom. Więc to jest mapowanie UV zrobione na teksturach i to są różne tekstury, chociaż musiałem je wcześniej połączyć w jeden obrazek. Można zrobić również taką operację, żeby te tekstury były na osobnych obrazkach, ale wtedy każdy fragment takiego mesza trzeba oteksturować za pomocą osobnego mapowania UV, więc na przykład ten dach to będzie jedna warstwa UV, ściany to będzie inna warstwa UV i wtedy każda z tych warstw powinna dostać osobną teksturę. Następnie tworzymy jeszcze jedną warstwę UV, na której nakładamy jakiś zwykły obrazek i w tym obrazku wypalamy tekstury. Jest to taka dosyć zaawansowana operacja, którą pokażę w kolejnych któryś tam tutorialach, ale ona pozwala swobodnie teksturować za pomocą różnych tekstur mapy UV, a następnie wszystkie te tekstury skonsolidować do jednej. W starym Blenderze była taka wersja, znaczy takie polecenie jak Consolidate into one image. Natomiast w tej nowej wersji tego nie ma i dlatego trzeba bake'ować, aby można było osiągnąć taki sam efekt. Dodam jeszcze kilka słów na temat tego, jak można wyrenderować taki domek, ponieważ normalnie on się renderuje bez żadnego światła, bez kamery, w dosyć ubogi sposób. Więc może połączę widoki, aby mieć widok 3D teraz z widokiem głównym. No i teraz na warstwie drugiej mam kamerę oraz światło, przeniesione tam w domyślnej konfiguracji. I teraz jeżeli dam już to światło i kamerę, to ustawię odpowiednio widok, tak aby było widać domek, może tak lekko od dołu spojrzę na niego, aby było widać również tekstury, które są tam pod nim. Na przykład coś takiego dodam, żeby już było w miarę kompletne wszystko, coś takiego jak podłoże, światło zmienię na światło typu sun, włączę też niebo. Damy brightness i rozmiar słońca troszkę większy. Ustawimy sobie może wcześniej preset jeszcze, żeby to słońce było takie całkiem ładne. Niech to będzie miksowane i włączę także ambient occlusion. Blend sky niech będzie ustawiony tak, jak powinien być. Kolor nieba damy lekko niebieski. Ambient occlusion na multiply, energy na 0,3 na przykład. No i teraz render. Oczywiście nie widać tekstur, natomiast widać światło. Światło jest w porządku, natomiast tekstury do domku trzeba dodać, ponieważ nie dodałem jeszcze materiału. Zatem dodaję materiał.
Nowy materiał zdejmuje specular, aby nie było tego specular. Dodaję teksturę. Tekstura będzie obrazkiem. W tym momencie wyciągnę ten obrazek z mojej tekstura domku. On jest niezmodyfikowany, więc mogę go stąd wziąć. Ścieżka pojawia się automatycznie i ustawiam mapowanie UV. W tym momencie mogę już zrobić render i ten domek rzeczywiście wychodzi. I to jest w miarę fajnie wyglądający domek. Oczywiście jest tak ciemno pod spodem, że nie widać tego poddasza, więc dodam może jeszcze jedną lampę, której zadaniem będzie rozjaśnić cienie. I ta lampa niech będzie typu chemii. Żeby nie była zbyt jasna, to troszeczkę ją przyciemnię do 0,5. Zrobimy teraz render. Jeszcze jest za ciemno. Damy w takim razie więcej światła. Odwrócę ją do góry. Zobaczmy teraz. Już jest jaśniej, bo widać, że cień zniknął, ale nadal nie widzę tekstury w poddaszu. No to cóż, weźmy w takim razie teksturę typu sun. Jest to oczywiście całkiem nieprawidłowe podejście, ale chcę tylko wymusić pewien kierunek. No i nadal nic nie widać. Weźmy w takim razie z tej tekstury, wyłączmy cień. Nadal nic. Będę musiał chyba niestety wstawić tutaj point light. Przybliżyć się do tego domku, żeby coś tam było widać. Zobaczymy, czy teraz coś będzie. No niestety widać bardzo słabo. Jakieś takie nieliczne ślady po tych belkach. Jeżeli wcisnę przycisk N teraz i użyję narzędzia takiego jak krzywe, to mogę pojaśnić cały obraz. Wtedy widać, że tam rzeczywiście tekstura jakoś się wstawiła. Przy okazji widać, że fatalnie się wyrenderowało, ponieważ tam jest ciemno. Mamy niewiele sampli, dlatego wyszedł taki bardzo zaszumiony ten cień. Ok, myślę, że taki domek jest już dla każdego możliwy do zrobienia. Mam nadzieję, że temat został wyjaśniony w miarę prosto. W razie czego proszę o pytania w komentarzach. Dzięki za uwagę.